Odpiaszczony po małym pobycie w Ustce. Zapraszam Was do kolejnego unboxingu. Będzie kolejny ciekawy produkt, od którego mogłaby się zacząć moja prawdziwa jazda, jeśli chodzi o takie ekstremalne gry, ale też to jest powód drugi, dla którego no, tytuł za mną chodził od dawna, gdzieś tam wspominałem Wam o tym wcześniej i tak dalej. Sobie od razu zobaczymy okładkę gry SSX3 na PS2. Od 7 lat zobaczę tylko stan rzeczywisty. Tutaj są jakieś śmieszne ślady. Właściwie w zasadzie nawet nie wiem po czym. Nie wiem, czy to będzie widać. O, w tym miejscu. Troszkę brudne. Będzie to trzeba wyczyścić. O. Wiem, że ta gra jest na innej strukturze zrobiona, że jest taka tutaj właśnie cała wielka góra, z której się zjeżdża. 2003, to raczej ten późny 2003. Bo wiem, że ta gra była omawiana nawet jeszcze w 2004 roku w jakichś magazynach. Więc... co to jest? Combus... Stable? Nie wiem, co to ma być, ale okej. No, dla niektórych jedna... O! Aha, nowa muzyka, Fatboy Slim. A, no to już mogą być te nowsze kawałki. No ale mimo wszystko ludzie mówią, że bardziej tą wolą część. To jest chyba ich najbardziej ulubiona odsłona wszystkich ludzi, którzy lubią takie gry. Od razu zobaczę stan płyty. Płyta jest ok, zaraz do niej jeszcze przejdziemy na koniec. Zobaczmy, co się znajduje w tej malutkiej broszurce. Co my tutaj wynajdziemy przede wszystkim. No to to, co do tej pory moglibyśmy się przyzwyczaić z gier na PS2. Czyli typowe sterowanie, fabuła. Standardzik, proszę Państwa. Także nie wiem, jak się do tego zabrać. Wiem natomiast, że dla niektórych ta gra jest najlepsza z całej serii. Tak naprawdę. Ani jedynka, ani triki, ani SSX On Tour, ani ten najnowszy, który jest ponoć słabiutki. No jednak trójka wymiata. Tego niestety nie wiem. No i niestety serwery nie działają do tej gry. Możliwe, że trzeba by było po prostu wpisać dane IP. W ogóle zarejestrować się pod Links XK. Jest taka usługa internetowa, gdzie już wiele konsol można podłączyć pod domowe serwery i można sobie grać w tytuły. Na Xboxie na przykład najchętniej graną produkcją jest Halo 2. Wiadomo dlaczego. Więc no... świadczy to o tym, jak dane gry na przestrzeni lat odniosą dalej swój sukces. Pomimo tego, że no, powinny być zapomniane, a jednak nie są. Także jest instrukcja, dodaje uroku. Natomiast płyta, jak widzicie, fajnie wykonana. Dużo śniegu, dużo lodu. Jak będzie zima, to idealnie się nada, a teraz to tym bardziej ta płyta powinna być zimna, jak ją się dotknie, nie? Takie wrażenie powinna sprawiać. A płyta jest w stanie ok. Parę drobnych rys się znajdzie, ale jakoś tam za bardzo nie wpływają na Polskę, tak. Nie wpływają na to, co... przynajmniej tak mi się wydaje. Jak konsola to odczyta. Dzisiaj to sprawdzę. Z wielką chęcią. Ok, ja sobie to tutaj już wyczyszczę, chyba nawet paznokciem wystarczy i tak będę musiał umyć jeszcze raz ręce. Także jak Wam się podobał unboxing SSX 3, w końcu w dobrej cenie go znalazłem, bo tak zazwyczaj to mówię, on chodził w cenie 25-30 zł, czasami na Allegro nawet 40 za ten tytuł, a tutaj nawet nie 20 zł, udało mi się go wyrwać. Ok, tutaj pudełko się wyczyści. jest praktycznie jak nowe. Także o to się nie można martwić. Tak to wygląda. Jeżeli graliście, to jestem ciekawy waszych opinii, co sądzicie o tej grze. Bardzo mnie to ciekawi, a jednocześnie też zachęcam do subskrybowania, do oznaczania mnie koło subskrypcji na dzwoneczek, to wam ułatwi śledzenie następnych moich produkcji, a jednocześnie też będziecie mogli w ten sposób jakoś mnie wspierać, żebym miał po prostu tam gdzieś w pewnych sferach lepiej. No ale dobra, to już mniejsza sprawa. Bardzo was pozdrawiam serdecznie, no i do zobaczenia.